Tytuł kursu – Kosztorysowanie w budownictwie, część pierwsza. Moduł – Zastosowanie programów komputerowych do sporządzania kosztorysów. Tytuł – Import przedmiaru z pliku PDF. Witam Państwa serdecznie. Dziś porozmawiamy o wprowadzeniu danych z przedmiaru robót do programu komputerowego. Wprowadzenie przedmiaru robót do programu kosztorysowego Norma Pro można wykonać na kilka sposobów. Wprowadzając pozycję po pozycji ręcznie, importując z pliku PDF, jeżeli plik był zapisany wcześniej programem Norma Pro, importując z pliku zapisanego jako ATH2, importując z pliku zapisanego w Excelu oraz importując przedmiar z plików PDF zawierających zeskanowane wydruki. Pokażę Państwu, jak importować przedmiar do programu Norma Pro z pliku PDF. PDF to popularny format zapisu rozmaitych treści w formie elektronicznej. Został stworzony przez firmę Adobe System. Otwieramy program Norma Pro, klikamy na plik i ukazuje się nam lista. Wybieramy Otwórz i klikamy. Teraz powinno nam się ukazać kolejne okno, gdzie wybieramy w pliki typu Import z pliku PDF oraz musimy również wybrać konkretne miejsce lokalizacji pliku. W tym wypadku zapiszemy go na pulpicie, gdzie będzie dla nas łatwy do znalezienia. Dalej wybieramy plik, który nas interesuje i otwieramy go. Chciałbym na tym etapie dodać, iż Norma Pro potrafi odczytać przedmiary i obmiary, które zostały wygenerowane za pomocą programów Norma Strix, RODOS i Zuzia. Teraz powinien ukazać się interesujący nas przedmiar robót. Wybieramy opcję i klikamy na kosztorys. Teraz wyświetla nam się kolejne okno. Wybieramy rodzaj kosztorysu, w tym wypadku klikamy kosztorys i potwierdzamy nasz wybór. Mamy interesujący przedmiar z widocznymi nakładami rzeczowymi. Jeżeli program zapyta, czy chcielibyśmy zmienić opis pozycji, klikamy na nie. O ile zapis przedmiarów i obmiarów w formacie PDF jest sprawą dość łatwą, o tyle czynność odwrotna stanowi nie lada wyzwanie nawet dla programistów. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.